Dzień dobry, kochani. Czas pokazać Wam, jak wyglądają nasze piękne pieniążki. Pięknie rosną, zobaczcie, tutaj już wypuszczają takie malutkie, także naprawdę super, super, naprawdę super. Ten też, czy ten już też coś wypuszcza? Tak, zobaczcie, też wypuszcza tam, o, takie malutkie. Także update pieniążków, wszystko jest tak, jak powinno być. Przepięknie się rozrastają, super. I did let you down. In a wake-up state and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came. Kochani, kochani, ja właśnie umyłam sobie włosy i przyszła do mnie nowa paczka od Noble Health z nowościami. Zaraz zresztą Wam, w dzisiejszym vlogu Wam pokażę. I na Noble Health znajdziecie też produkty Hair Care Panda. I słuchajcie, bardzo zaciekawiło mnie to serum naprawcze i za chwilę sobie użyję. Używamy oczywiście na włoski takie, wiecie, wysuszone, osuszone ręcznikiem po umyciu. Także bardzo jestem ciekawa tego serum. Będę dawała Wam znać. Moi drodzy, dzisiaj, jak już widzicie po tytule, zostałyśmy same. Zostałyśmy same, ja i Nelcia. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj kolejny turniej. Leo pojechał na kolejny turniej i powiem Wam, że no już jesteśmy tak podekscytowani i śmiałam się, bo rozmawiałam dzisiaj też rano z mamą przez telefon, że u nas było tak samo. W sensie u mnie, u mojego brata. Mój tato zawsze w weekendy, czy w sobotę, czy w niedzielę woził mojego brata właśnie na turnieje piłkarskie, czy jakieś tam treningi, a my z mamą zostawałyśmy w domu i teraz jakby, zobaczcie, się śmiesznie sytuacja odwróciła. Krzysiek z Leosiem jeżdżą na turnieje, a my z Nel zostajemy w domu. Zjadłyśmy sobie pyszną jajecznicę, też jak mogliście zauważyć, moja była nieco inna. Nel po prostu taka zwykła jajecznica na masełku, ona bardzo lubi, z odrobiną awokado, także jesteśmy już po śniadaniu. I słuchajcie, umyłam włosy i przetestowałam sobie to serum od Hair Care Panda. Jak to serum pachnie! To serum pachnie normalnie jak guma balonowa. Przepiękny zapach, ojejku, chciałoby się używać, używać i jeszcze raz używać. Włosy są bardzo delikatne, powiem Wam, że nawet błyszczące, także będę sobie testować, będę sobie sprawdzać, a Wy możecie już też sobie sprawdzić, poczytać o tym serum. Ma bardzo fajne opinie, także tutaj powiem Wam, że po pierwszym użyciu właśnie moją uwagę przykuł zapach, zapach tego serum. Także witam się z Wami deszczowo. Chciałyśmy iść na spacer, ale od rana jest, wiecie, taka plucha, pada deszcz, liście z drzew spadają, także typowo, typowo jesiennie, więc my na pewno trochę się pobawimy, czymś się zajmiemy, będziemy kolorować, układać puzzle, no i będziemy czekać na chłopaków, będziemy czekać na Leo. Jestem ciekawa, jak tam dzisiaj im pójdzie, czy wygrają, ile meczy będą grać, także zostałyśmy dzisiaj same. I remember the words that you said when I pledged you my time. You would never get out of my head. You would always be mine. No i proszę Państwa, jest już mój ulubiony piłkarz. Dalej gra. No co może robić Leo, jak wraca z turnieju, gra? Leosiu, czy możesz powiedzieć nam wszystkim, jaki dzisiaj był wynik? Ile meczy graliście? Graliśmy 3 mecze. 1 przegrany, 2 wygrane. 2 wygrane! Brawo! Super! Co tata mówił, że trener mówił, że dzisiaj byłeś jak król strzelców? Super! Ile goli? Wynik 1-0 w jednym meczu. Okej, okay, wygraliście, tak? Tak. Okej. Okay. A potem 7-0, a ja 4. Wow! No to piąteczka. Proszę bardzo, tutaj Nelcia się za bratem stęskniła, co? Jest już Leoś, można się bawić, tak? Na rączki. Na rączki? Powoli, powoli. Na rączki.
Lek to smarańczki. Tatuś wrócił z Leosiem, taki zmarznięty, że właśnie wypił sobie kubeł ciepłej herbatki z miodem i z cytryną i teraz tam szaleją z Neldzią w pokoiku u Nel. Moi drodzy, w ogóle tak, bardzo dużo komentarzy od was, więc dziś wieczorem idę jeszcze do mamy i wybierzemy trzech zwycięzców. Nie mogę się doczekać, ale dziękuję wam serdecznie za wszystkie komentarze, mnóstwo ich jest, więc będziemy miały niełatwe na pewno zadanie. Co jeszcze chciałam wam wspomnieć, to to, że wczoraj wam mówiłam, że będę do swojej ciepłej wody z cytryną, imbirem i miodem dodawać liście świeżej mięty. Mamy tej mięty w ogrodzie po prostu pod dostatkiem, więc spróbowałam wczoraj wieczorem i jeszcze przed samym praktycznie snem. Słuchajcie, jak to smakuje. Ja wam powiem, że ja nie muszę teraz pić żadnej herbaty, czy zielonej, czy owocowej, czy Earl Grey, dlatego, że po prostu ta mięta z cytryną, z imbirem i z miodem smakuje rewelacyjnie. I wyjęłam dzisiaj swój dzbanuszek taki fajny, pokażę wam, dawno go nie używałam i stwierdziłam, że zrobię cały dzbanek właśnie ciepłej wody z tymi moimi dodatkami, może wkroję jeszcze kilka plastrów pomarańczy. Także taki mam plan. Jeżeli macie świeżą miętę, dodajcie sobie do ciepłej wody właśnie z cytryną, imbirem i miodem, bo to jest naprawdę przepyszne. Dobra, więc zaraz sobie zrobimy taki pełny dzbanek takiej wody. Jeżeli chodzi o jedzonko, to rosół z wczoraj został, grzybowa wyszła wyborna, też została i dzisiaj będę robiła jeszcze klopsiki z ryżem, to wam pokażę pewnie, zobaczymy. I chcę wam pokazać te nowości z Noble Health, szczególnie kilkoma rzeczami jestem bardzo podekscytowana, więc muszę wam to pokazać i myślę, że mam taki też fajny duet, dużo o nim słyszałam, że jak połączymy coś z hydrodrenem, to efekty będą naprawdę fajne, więc zaraz wam pokażę nowości też od Noble Health. Dobra, i słuchajcie, mam to wszystko tutaj w kartonie, ale będę wam pokazywać tak po prostu pojedynczo. Hydrodren, wspominałam wam wczoraj, nie chcę już się rozwodzić zbyt dużo na jego temat, wspomaga usuwanie z wody z organizmu, to jest po prostu chyba Ferrari, zawsze wam tak mówię, wśród suplementów, ale mam tutaj też nowość. Skusiłam się, słuchajcie, jeszcze na ten suplement, słyszałam, że naprawdę jest świetny, a jak połączymy te dwa, to w ogóle już skóra będzie super wyglądała. Skóra bez kompleksów, słuchajcie, mamy tutaj składniki roślinne, witaminy i składniki mineralne, także będę próbowała, no jestem ciekawa, bardzo ciekawa tego produktu, także Hydrodren, to już wiecie, to jest nowość u mnie. Wzięłam też moim dzieciakom też taką nowość, żelki na odporność, to są takie, zobaczcie, ciemne misiaczki, mamy tutaj witaminę C, B12, B2, D oraz kwas foliowy i słuchajcie, tutaj mamy pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, także coś takiego moim dzieciakom, mówiłam wam, że moje dzieci mają już rutynę i codziennie też od Noble Health podaję im witaminę D i witaminę C. I powiem wam, że to też jest taki fajny zestaw dla rodziny, dlatego że to nie są suplementy, witaminy przeznaczone tylko dzieciaczkom, to są takie suplementy w postaci żelek, no i one są dla całej rodziny, tylko po prostu chyba dorośli biorą dwie żelki, a dzieci biorą, o tak, a dzieci biorą po jednej, także to jest coś dla dzieciaczków, co uzupełniłam, bo zamawiamy to regularnie. To jest nowość u mnie, też tego byłam bardzo, bardzo ciekawa. Słuchajcie, tutaj mamy duo spirulin i tutaj mamy, słuchajcie, siła i energia z głębi oceanów, mamy algi, spirulinę, chlorelle i inne witaminy. No i tutaj jeszcze też nie będę się rozwodzić, dlatego że dopiero będę, słuchajcie, zaczynać suplementację, także na pewno dam wam znać. Na przykład mamy tutaj cynk, który pomaga w prawidłowej syntezie białka, chlorella, która wspiera układ odpornościowy, dba o zdrowie wątroby, dodaje energii, spirulina, która dodaje też siły witalne, też pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu glukozy we krwi, dodaje sił witalnych, pomaga zmniejszyć uczucie senności, zmęczenia, także fajnie. Też spirulina z połączeniem z chlorellą są źródłem naturalnych antyoksydantów, które chronią organizm przed stresem. Także to nowości. I mam jeszcze jedną nowość, słuchajcie, biotynę w żelkach. To są żelki dla dorosłych, smak truskawkowy, zobaczcie w ogóle jakie fajne opakowanie, także ja potrzebuję coś właśnie, żeby te włosy wypadały mi mniej, żeby były w lepszej kondycji, także na zdrową skórę, na zdrowe włosy, taka fajna biotyna w postaci żelek truskawkowych, to też wam o tym powiem. No i słuchajcie, nie mogło być inaczej, ja już wam mówiłam, że to jest najlepszy
krem z kolagenem. To jest, słuchajcie, po prostu Ferrari wśród moich kremów na noc. Często Wam mówię o tym kremie. Moim zdaniem jest naprawdę świetny, przepięknie pachnie, cudownie nawilża. Mamy tutaj ekstrakt z kawioru, mamy tutaj kolagen. To jest po prostu coś wspaniałego. Super cena, fajna pojemność. No i tak jak mówię, to będę Wam polecać cały czas. Mam jeszcze też ten krem właśnie na dzień, ale tutaj mam nowość. Też nie mogłam się już doczekać. Słuchajcie, jako że kocham ten krem, to stwierdziłam, że do serii domówię sobie jeszcze tonik po prostu. Tonik z kolagenem, sokiem z aloesu, ekstraktami z oczaru oraz szałwi do codziennej pielęgnacji cery. Także jeżeli chodzi o ten tonik, to na pewno dam Wam znać. No i ostatnia rzecz, no to Hair Care Panda, serum naprawcze do włosów właśnie o zapachu gumy balonowej. Także to moje nowości i nie nowości od Noble Health. Nie robiłam, słuchajcie, zapasów D3 i K2, nie robiłam zapasu kurkumy, piperyny i imbiru, bo wszystko mam. Także pamiętajcie o kodziku na hasło BOOGIE10, 10% zniżki macie, linki w opisie, także no co, polecam serdecznie. O, a to co my robimy z Neą? Pasuje to? Pasuje. Układamy sobie puzzle, mamy ich troszeczkę, o tak to wygląda. Pasuje? Pokaż. To pasuje? Pasuje, tak. Teraz trzeba szukać jeszcze tutaj. Troszeczkę już mamy ułożone, zaraz wszystko złączymy. Pięknie, Nel, pięknie. A, i Nel jest bardzo dobra w puzzlach. I bardzo lubi. Tak? Tak. Tak. Nas, kochani, głośno. No tak to jest, jak jest, wiecie, jak są dzieciaki, jak jest niedziela, jak jesteśmy wszyscy razem. Cały czas jakieś zabawy, cały czas coś. Ja teraz, słuchajcie, składam też u Nelci ubranka. Sprawdzam, segreguję, szykuję już jej też ubranko na jutro. I teraz tak patrzę, że właśnie wyszło słonko. Wow, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że wyszło słoneczko. Może by się udało jeszcze przejść dzisiaj, zobaczymy, chociaż bardzo wietrznie. Taka pogoda śmieszna, jakaś taka, wiecie co, trochę w kratkę. A ja tutaj jeszcze w międzyczasie tak sobie przypomniałam, o czym Wam chciałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, że dużo się u mnie zmieniło, bardzo dużo się u mnie zmieniło, jeżeli chodzi o mój makijaż. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja widzę ogromną różnicę właśnie, jeżeli chodzi o mój makijaż. Słuchajcie, ja byłam osobą, która całe życie robiła sobie górną kreskę. Na górnej powiece robiłam sobie czarną kreskę. Nigdy nie robiłam tego eyelinerem, bo nigdy tego nie umiałam robić, więc zawsze robiłam to albo czarną kredką, a później na przestrzeni lat robiłam to skośnym pędzelkiem właśnie, czarnym, ciemnym cieniem, czarnym zazwyczaj. Więc ja byłam osobą, która bez czarnej kreski na powiece nie wychodziła. Dolnej kreski nigdy nie robiłam, nigdy mi się to nie podobało, natomiast górna u mnie była, odgrywała ważną rolę w moim życiu. Jeżeli wrócicie do moich starych filmów, gdzieś tam sprzed naprawdę kilku dobrych lat, no to ta czarna kreska jest. Dodatkowo cień. Nigdy nie byłam fanką używania kolorowych cieni, zawsze raczej złota, brązę, takie delikatne, nudziakowe cienie, ale kreska i cień to była u mnie po prostu podstawa. Więc to jest to. Później przedłużane rzęsy, sztuczne rzęsy. Robiłam, miałam przerwę, robiłam, miałam przerwę. Natomiast najgorsze rzęsy, jakie mogłam robić, to było w okresie, kiedy byłam w ciąży z Nel i po urodzeniu Nel robiłam naprawdę ogromne, gęste, długie rzęsy. Jak teraz wracam do tych filmów, to mówię, wow, kobieto! Co ty miałeś tutaj w głowie, że robiłam takie rzęsy? Więc rzęsy były, później była ogromna przerwa od rzęs i powróciłam, jak wiecie, a teraz znowu zrobiłam sobie przerwę i muszę Wam powiedzieć, jak dużo się w moim makijażu zmieniło. Po pierwsze, zrezygnowałam z rzęs. Póki co, ale zrezygnowałam, czuję się dobrze, czuję się, że bez rzęs moje oczy są po prostu większe. Po drugie, zrezygnowałam z czarnej kreski już od jakiegoś czasu, naprawdę, nawet od dawna już nawet, nie maluję czarnej kreski, ani cieniem, ani kredką, nie ma czarnej kreski. Mało tego, słuchajcie, używam bardzo rzadko teraz cieni, a jeżeli używam, biorę po prostu na palec albo na pędzelek delikatnie, nie robię smokey eye i ten makijaż zrobił się naprawdę delikatny i sama jestem w szoku. Czym starsza, a ten makijaż jest minimalistyczny, tak jak na przykład dzisiaj. Korektor, podkład, bronzer, brwi i tusz. I delikatny taki cień mam dzisiaj, bardzo delikatny, naturalny. I powiem Wam, że jestem w totalnym szoku. Naprawdę, jak to się u mnie zmieniło.
pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Cio, no pięknie ułożyliście puzzle, brawo, pięknie, brawo, brawo. Także słuchajcie, duże, duże, duże zmiany, jeżeli chodzi o mój makijaż. Stawiam przede wszystkim teraz na minimalizm. I bardzo dobrze się czuję właśnie w samych wytuszowanych rzęsach. Podkład, bronzer, tyle. O, robisz, opisz, robisz. Powolutku. Także, o, takie zmiany, jeżeli chodzi o mój makijaż, naprawdę. No i powiem wam, że czuję się bardzo, bardzo dobrze. Tak jakoś naturalnie. Botoksu też tutaj dawno sobie nie robiłam, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Także, no, powiem wam, że nie wiem, z wiekiem to się też chyba zmienia. Teraz stawiam właśnie na minimalizm na twarzy i na naturalność. I jeszcze kiedyś, gdybym nie zrobiła sobie, słuchajcie, czarnej kreski, już tam cienia mogło nie być, ale czarna kreska po prostu musiała być. Albo rzęsy. Wróćcie do tych filmów, kiedy miałam właśnie takie rzęsy. Taką buzię, czarne, długie rzęsy. To właśnie w ciąży z Nel. Chyba po prostu czegoś mi brakowało, tak jak właśnie wtedy z blondynki zrobiłam się prawie że brunetką. Potrzebowałam zmiany i nie wiem, te rzęsy jakoś może tak... Nie wiem, no nie wiem, nie wiem dlaczego, ale teraz tak jak mówię, wystarczy właśnie podkład, bronzer, brwi delikatnie podkreślam jeszcze, no i tusz, wytuszowane rzęsy i tyle. Żadnych rzęs sztucznych, żadnych ciemnych smoky eye, żadnych kresek, all natural, jak to się mówi. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? Leo, mandarynka. My friends already know there's no reason to hold it back. I let it show all my feelings. Are you thinking about me too tonight? Mm-hmm. Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Paradise. I'm taking a mental picture in my mind. To keep this moment till the end of time. Cause I know that it might be over after tonight. So before I change my mind, your hands around my waist, just let the music play. Like the drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like the drug, I am hooked on you. And that makes me sick. Moi drodzy, przedczas na wyniki rozdanka. Nagrody już tylko, wiecie co, wyjęłam, tak jak to się mówi, taki sneak peek, tylko z każdej nagrody coś tutaj wyjęłam. Nie będę już wszystkich trzech zestawów wam pokazywać, bo widzieliście, co do wygrania jest we wczorajszym vlogu. Trzy karteczki już przygotowane. Tutaj już mam spakowane trzy torebeczki, tylko jeszcze przypomnę, że do wygrania były podkłady, perfumy od Nenes, misie na zdrowe włosy i inne rzeczy. Powiem wam, że dziękuję wam z całego serca za wszystkie komentarze. Jest tak wiele z was, które chciałabym nagrodzić. Naprawdę był ciężki orzech do zgryzienia, ale razem z mamą wybrałyśmy trzy zwycięzczynie i od razu chciałabym wam powiedzieć, że dziękuję za super komentarze i niebawem pojawi się kolejne rozdanie, także mam nadzieję, że będziecie ze mną. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie, już niebawem kolejne rozdanka, a tymczasem chciałabym powiedzieć niki, imiona, nazwiska trzech zwycięzczyń. Kolejność przypadkowa, losowa, tak samo jeżeli chodzi o nagrody, no to zobaczycie, będzie to dla was niespodzianka, którą z tych rzeczy zdobyłyście. Także uwaga, uwaga, zwycięzczyni numer 1 Marzena W. Marzena W. Zwycięzczyni numer 2 Paulina Wolna. Paulina Wolna. I zwycięzczyni numer 3,
mama, to siaczka, mama, to siaczka, jak powtórzyłam, słuchajcie. Także słuchajcie, dziewczyny, gratuluję Wam serdecznie, koniecznie się do mnie odezwijcie. Ja się z Wami żegnam, ściskam Was serdecznie, kochani. Widzimy się już jutro o godzinie 7:30 i niebawem, tak jak już mówiłam, kolejne rozdanko.